A więc siemaneczko, ziomeczki, z tej strony TK Mocim teraz w kolejnym, a raczej w pierwszym odcineczku z FIFA na moim kanale. I tak na początku, zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze bardzo podziękować za odzew pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę coś niesamowitego. I tak, pierwszy odcinek ze zwykłej FIFA. Pierwsze co musimy zrobić oczywiście to wybrać swój własny kraj, jaką paczkę powitalną dostaniemy. I ja się tutaj zdecydowałem raczej na Anglię, ponieważ mam zamiar iść w ligę angielską, aczkolwiek to też taka jeszcze rzecz. No i pierwsza paczuszka w zwykłej FIFA. Zobaczymy co trafimy i otwiera się, raczej tutaj nie możemy nic dobrego trafić i jest to Cleverley. Shelby. Cleverley to raczej inny zawodnik, ale Shelby. Także jak na pierwszą paczkę to powiedzmy ok. No i tak się prezentował składzik, a teraz musimy wybrać sobie pierwsze stroje, które weźmiemy. Rewe, FC Köln, spoko. I tutaj sobie jest Monaco i jest jeszcze... tutaj w ogóle pisze Gimper, także spoko, Gimper, ale sobie raczej weźmiemy AS Monaco, chociaż czekajcie, dobra, weźmiemy raczej AS Monaco i jeszcze logo na koniec, a tutaj nie ma co myśleć, biorę Napoli i jest Gites, tak się prezentuje, dostajemy Pogbę na parę tam meczy i pierwsza paczuszka powitalna. Zobaczmy co trafimy w pierwszej paczce, może akurat jakaś kozacka karta, a może jakaś słaba. Z tego co się orientuję, to tutaj powinno być coś na wypożyczenie, chyba inform z tego co pamiętam, także i sam jest to, nie wiem co to za kraj w sumie, to chyba była Irlandia, jest to inform 84+. W sumie raczej go nie zużyć, chociaż może jakoś kiedyś tam przyjdzie, żeby go zużyć. I zobaczmy co tutaj jeszcze jest. Są dwa piki, jest ikona i jest, co to jest? I jest gracz 81-83 plus, jeszcze Onana na 7 meczy. I no i co tutaj wybierzemy? To raczej jest zawodnik, tak, to jest niewypożyczalny, czyli taki, który już będzie mógł mieć i będę go mógł mieć i raczej nie ma nikogo dobrego. Kramaric, nie, bierzemy Cazorla. Cazorla mi się raczej z tego bardziej przyda niż taki Kramaric. I tutaj jest Ronaldinho, Maradona, Ronaldo, Henry i Cruyff, ale chyba raczej, chociaż ten Ronaldo, nie, raczej sobie wezmę Ronaldinho. Tak jest, biorę Ronaldinho, mi się wydaje, że jest spoko. I kolejna paczuszka powitalna, to jest tylko chwilę później, zobaczymy, może tutaj coś kozackiego wypadnie. Jakbym dzisiaj nie grał jakoś super, to nie patrzcie, ale to jest też pierwszy odcinek Sergi Guardiola. Także Sergi Guardiola, chciałbym bardziej iść w ligę angielską niż w hiszpańską, ale jako jeden z pierwszych napastników może nawet być. Możecie w ogóle pisać w komentarzach, jakie odcinki z FIFA chcielibyście na moim kanale zobaczyć w przyszłości. Ja będę tylko realizował to, co wy powiecie, aczkolwiek, albo w ogóle napiszcie jakiś komentarz, ale no. No i jakaś srebrna karta, czyli nic specjalnego, niestety. A teraz, no to nie jest jakaś super paczka, tylko do klubu i lecimy z kolejną paczuszką. Możecie w ogóle naprawdę napisać, z czego mam nagrywać, albo jakie odcinki. Ja będę czytał wasze komentarze, odpowiadał oczywiście, lajkował. No i wspólnie stworzymy własną serię, własny mój kanał, także o, co to będzie? I jest to... lewy obrońca, Tagliafico, nice. Tagliafico, ej, ogólnie on jest dosyć spoko. Ty, to jest dosyć spoko obrońca, trzeba przyznać. Znaczy, według mnie jest dosyć spoko obrońcą. I jest CDM z ligi angielskiej, także mi się to przyda. No i duża, złota paczuszka. I zobaczymy, może teraz będzie coś dobrego. I czy będzie coś dobrego? Leci, chyba jest 83 plus, tak jest, Brazylia, proszę. Dobra, nieważne, to jest tylko Miranda. Myślałem, że będzie coś lepszego, ale Miranda na dobry początek w sumie też może być, chociaż 83 plus, także ekrany, to są ekrany? Chyba tak, 83 plus, ekrany, nice. I widzę, że też są zawodnicy z ligi angielskiej, co jest dosyć spoko. A ja w tym oto ostatnią paczuszką
kończę już ten dzisiejszy odcinek. Wiem dosyć krótko, tylko parę paczek, parę takich startowych rzeczy, ale to też pierwszy odcinek, nie miał być za długi, jakoś super. Kolejny odcinek będzie naprawdę kozacki. Aczkolwiek ja tu nie będę wam spoilerował. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się oczywiście już w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy, prawdopodobnie w piątek, aczkolwiek nie mówię, że to będzie FIFA. Na razie, cześć, yo!